Dzień dobry, tutaj Afro. Na Snapchacie spoiler wrzucałem, że będzie full cover piosenki Cypis 6 dzień tygodnia, ale okazało się, że to jest taki chłam, że on, nie licząc tego jednego refrenu, to ocalia melodii, więc się tam nic nie da zagrać. Więc żeby z tego, i ktoś by był ciekawy, nagram lekcję jak zagrać właśnie refren, czy ten jedyną melodię jaka jest w piosence 6 dzień tygodnia. Więc idzie to mniej więcej tak. Skomplikowane. I to sobie gram od 15 progu. Oczywiście, jak ktoś uważa, że to powinno być niżej, to niech sobie gra niżej. Zaczynamy na stronie drugiej, 15 próg. Dwa uderzenia. Jakiegoś skomplikowanego, prawda, prawą ręką palcowania tu nie ma, więc skupię się na pokazaniu lewej ręki. Więc najpierw uderzamy dwa razy, jak już wspominałem. Powtarzam się trochę. YouTuber się nie powinien powtarzać. Dobra, wracając. Potem uderzamy na 13 progu, na pierwszej strunie. I potem schodzimy na trzecią strunę, również na 15 próg i też dwa razy uderzamy. Tak, czyli 2, 2, 1, 2, 2. Nie, co ja gadam. 2, 2, 2, 2, przepraszam was. Dwa razy na 15, dwa razy na 13, dwa razy na 13. Na 15. O kurde. No, nauczę się to lepiej tłumaczyć, tak? Dobrze, więc zagrajmy jeszcze raz. Dwa razy na 15, dwa razy na 13, dwa razy na 15, trzeciej strunie. To już połowa riffu, więc się nie martwcie, nie jest to zbyt skomplikowane. Potem jak zagramy to, znowu wracamy na drugą stronę, na 15 próg i schodzimy na próg 13, uderzamy dwa razy. Potem na 12 na pierwszej, potem znowu 13 na drugiej i 13 na pierwszej. Ten 13 próg uderzam raz 3 razy, więc to tak jest. No co od początku. W sumie cały riff się sprowadza do tego, tak, może powtórzę jeszcze raz. 15 próg druga struna, 13 próg pierwsza struna, 15 próg trzecia struna, 13 próg druga struna i 3 razy na tutaj na 13. Tylko jest jeszcze taki jeden myk, bo ten riff powtarzamy 3 razy i jak go gramy za drugim razem, to tam jak jest. To zamiast grać, to nie kończymy na 12 progu, tylko na 15. Tak tam można zauważyć, więc to jest już w sumie, no i to jest cała melodia w tej piosence. Z tego można zauważyć, jak ona jest chłamowa. Dobrze, następnym razem sobie coś ambitniejszego weźmiemy na warsztat. No tutaj, jeżeli jakoś niezbyt sprawnie to wytłumaczyłem, albo jakoś źle kamerę ustawiłem. To dajcie znać. Dziękuję Wam na razie za uwagę. Na razie to cześć, papa.